Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po wesołym gwizdku w spotkaniu Krakowia z Zagłębie Lubin. Zwycięstwo Pasów 2-1. No cóż, muszę powiedzieć, że spotkanie ciekawe, emocjonujące. Taki bój naprawdę drużyn, które chciały grać w piłkę, które grały otwartą piłkę. Natomiast no, zwycięska jest Krakowia i myślę, że wynik no, tutaj gdzieś oddaje to, co oglądaliśmy tutaj na murawie przy Kałuży. Przede wszystkim bardzo dobra Krakowia w ofensywie, skuteczna. Człowiek, który tutaj jakby no, prawie że załatwił Zagłębie, mówię prawie, no bo ta końcówka nerwowa, a więc Patryk Makuch, minuta 10 i 30. Ta piąta to są te minuty, w których padły gole. Mam wrażenie, że Krakowia naprawdę mogła się podobać. Zagłębie jakby takie trochę zagubione. Nie wiedziało dokładnie, w co chce grać. Myślę, że po takim aktywnym początku, który trwał no, maksymalnie 5-7 minut. Później to no, do głosu dochodzili już piłkarze Jacka Zielińskiego i tam naprawdę to wyglądało momentami imponująco. To zamykanie i właściwie jakby zabieranie też argumentu rywalom, którzy przecież przez wielu byli wskazywani jako takiego czarnego konia i którzy przecież jeszcze nie przegrali w tym sezonie. Przypomnę dwa zwycięstwa miedziowych i remis z Lechem Poznań. Natomiast później co się wydarzyło? Mam wrażenie, że druga połowa, no już w wykonaniu pasów nie była taka dobra, ale raczej to było świadome oddanie piłki. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj jakby Zagłębie przejęło inicjatywę, ale to jakby za zgodą taką Krakowi. To znaczy, pasy się cofnęły i kontrolowały to wszystko, no i prawie, że były bezbłędne. Mówię prawie, no bo końcówka spotkania to jest, to jest ten sprokurowany rzut karny. Tutaj Śmiglewski się nie popisał, ale generalnie myślę, że ta młodzież, która no, dostaje szansę od trenera Jacka Zielińskiego, no musi, no nie chcę powiedzieć skakiwać na głęboką wodę, ale musi dostawać te szanse w takich meczach ligowych. Natomiast pamiętajmy, no dopóki piłka w grze, wszystko się może wydarzyć. Do pewnego momentu wydawało się, że wszystko tu już jest zamknięte. Bramka z karnego, która dała trochę, powiedziałbym, takiego animuszu, no i przede wszystkim nerwowości. Ta końcówka była bardzo szarpana, bardzo chaotyczna, natomiast tutaj pasy to wyczekały w naprawdę takim profesorskim stylu. Myślałem, że jeszcze tutaj coś się może wydarzyć, że jeszcze ta bramka na przykład na 2-2 padnie, no bo te minuty doliczone bardzo wolno płynęło oczywiście z perspektywy kibiców Krakowi, ale ostatecznie jest to zwycięstwo i jest naprawdę taki imponujący bilans, bo jak sobie popatrzymy na mecze dotychczasowe Krakowi, to jest remis w Mielcu w konfrontacji ze Stalą. Później mamy z wygraną z Radomiakiem, a teraz wygraną z Zagłębiem Lubin. Jeszcze w międzyczasie to przełożone spotkanie z Legią, no i też nie wiadomo, jakby to wyglądało, no bo w ostatnich latach ta Legia Krakowi leży. W tamtym sezonie to jest zwycięstwo, a także remis na Łazienkowskiej. Kanał 365 dni o piłce. Oczywiście zachęcam wszystkich do tego magicznego czerwonego guzika o nazwie subskrybuj. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.